Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z naszej serii Dungeons and Dragons and Space Jewels, z naszej serii z Minecrafta. I słuchajcie, od groma się pozmieniało od ostatniego odcinka, ponieważ mieliśmy transmisję na żywo na FBGG, ukośnik Diabeł. Pokazuję wam się to właśnie na ekranie i oprócz tego macie jeszcze link w opisie, także kliknijcie sobie, bo najprawdopodobniej jak startuje właśnie ten odcinek, jak widzicie go na parę minut od premiery, to my właśnie mamy transmisję, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, zajrzyjcie, a później możecie sobie na przykład wrócić odcinek obejrzeć, chyba że chcecie obejrzeć, a później sobie wrócić, to już zależy od was. Już wam tłumaczę, co się działo. Robiliśmy sobie bardzo dużo questów tutaj z naszego questbooka na strumyku, bo chcemy dotrzeć do czarnej magii i białej magii i tym się będziemy najprawdopodobniej na tym strumyku zajmować, bo chcę sobie te questy rzeczywiście dalej pocisnąć, ale oprócz tego, że mamy całkiem nie najgorszy secik, to jeszcze jest bardzo ważna sprawa, mianowicie w tamtą stronę jest leże smoka, tak? Leże smoka i będziemy chcieli jakoś się do niego dostać, Holender, bo potrzebujemy, słuchajcie... mogę sobie zrobić taki depozyt? O, mogę. Dobra, super. Tylko sobie wezmę najpotrzebniejsze rzeczy. Bo chcemy sobie z niego wyciągnąć golda, bo tam od groma golda jest dookoła niego, a gold to bardzo dobra rzecz. Więc sobie to weźmiemy. Akashi Tom nasz zostawiam jak najbardziej. Wezmę sobie, kurde, te Swamp Oak saplingi sobie gdzieś mogę postawić. Tą esencję też sobie wywalimy na razie. Kurde, ale mamy syf straszliwy. Mamy coś takiego jak Stone IO ogólnie zrobione, bo też tego nie wiedzieliście w ostatnim odcinku. Stone IO to jest połączenie wszystkich narzędzi, jakie możemy mieć. I tak naprawdę jesteśmy aktualnie w stanie wyciągnąć tylko i wyłącznie Stone IOTA z Stone'a, bo niestety iron, tudzież żelazne rzeczy są nie w naszym zasięgu, przez to, że to nie jest takie proste do zrobienia, bo mamy Tinker's Construct i tutaj będzie trzeba przetapiać żelazo i tak dalej, jeżeli będziemy chcieli cokolwiek zrobić. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Pyk. Chodzimy sobie tutaj smelter i musimy zbudować taki piec. Taki, sraki, owaki. Jeżeli oglądaliście edycję Sztynksa Horsemanowego, to było bodajże... Nie, to nie było na Horsemanowym Sztynksie, ale pierwsza edycja albo drugiej to było edycji naszego serwera Minecraft. Mieliśmy robić właśnie takie ogromne piece i to był Tinker's Construct, który tutaj też jest zaimplementowany, więc troszeczkę ogarniam, co tam się dzieje, tylko będę musiał sobie przypomnieć. Musimy wziąć jeszcze jakieś, słuchajcie, jedzonko i idziemy spróbować zaatakować tego pierdzielonego smoczura wielkiego, melon. Gdzieś tu miałem, kurde, jakieś, o, bushberry, to może mi się przydać, aromat możemy wrzucić, żeby się przetapiał. Mam bardzo duże problemy z węglem, to jest lipa, ale mamy tu naprzeciwko wejścia do swojej jaskini, więc tam będziemy mogli się zająć tym. Czy ja mogę sobie wziąć deski na przykład, żeby się zaczęły przetapiać? 4 deski wrzucę, powinno nie starczyć na to, nie ma szansy. Czemu nie możesz przepalać tymi deskami? A, dobra, teraz wszystko jasne, cyk. Przepalaj, deskami to przepalimy, bo mamy bardzo duże problemy rzeczywiście z węglem. Naprawdę bardzo ciężko jest znaleźć węgiel na tym mapie, nie wiem dlaczego. Po prostu może mam pecha. A, no i pewnie zauważyliście, że też troszeczkę inaczej wyglądają tekstury, bo mamy dedykowanego texture packa zarzuconego dla tej modyfikacji. Dlatego jest troszeczkę inaczej. Dobra, git, kurde, powiem wam, że się troszeczkę stresuję tego konfrontacji ze smokiem, bo smok to jest wielka bestia. Zrobimy jakiś fusroda na ryło i będzie przypał. Ale może damy radę. Może damy radę. Jesteśmy na miejscu mniej więcej. Tu jest leże smoka. To wszystko, co jest tam zawalone złotem, to jest leże smoka. I to już jest spopielona ziemia, więc trzeba uważać. To wszystko białe, co tu widzicie, czy to czarne bodajże, to już jest spopielona ziemia. Czyli smok tu latał, wziął ogniem. Itd. Itp. We need to be very careful. No dobra. Boję się, że zginę. No dobra, no jak zginę, to się nic nie stanie. Ogólnie na tą serię mamy wzięte takie postanowienie, że normalnie teleporty i wszystko możemy używać, więc sobie zrobię Allow Cheats on, start LAN World i będzie gitara. Dlaczego? No stwierdziłem, że to jest seria solowa, tutaj z nikim nie, jakby nie konkurujemy, więc nie ma sensu, żebyśmy sami siebie jakby spowalniali. Kurde, nie chciałbym wejść prosto w tego smoka, bo ta gnida gdzieś tu jest na 100%.
chyba jest. Copper ore. O, to jest bardzo przydatna rzecz dla mnie. Ja to poproszę. Ja bardzo tego potrzebuję, dziękuję bardzo. O, jeszcze więcej. Copper ore jest ogólnie beznadziejnym orem, ale bardzo dużo do questów jest go potrzebne aktualnie, więc chcę sobie zabrać jak najwięcej się da. O nie. O! What the fuck? Węgiel. Ja pierdykam, jak się boję. Nie wiem, czy to jest dobre w ogóle wyjście, żeby podchodzić w niego dzień, bo on w nocy może spać. Tak jak wszystkie zwierzęta tutaj tak naprawdę, więc... Dobra, YOLO! Złoto, dawaj złoto. Dawaj mi złoto, proszę. Będzie można Lucky Block jakiś z tego skminić. Boję się, kurde, a gdzie są jakieś skrzynki? O, lipka. O nie, zauważ mnie. Jesteś? Nie widzisz mnie. O, ale jestem zestresowany, ja pierdzielę! O, ale się drze. Skrzynka. Jest, patrzcie jaki. Napierdkam Iron Leggings. To jest magnezjum. Wszystko zbieramy. Ile expa? Ja pierdykam, Soldified Experience. Gdzieś jest jeszcze pewnie jakaś skrzynka. O, ja pierdzielę, pasowałby tego smoka dziabnąć, ale aktualnie nie jesteśmy w stanie na 100%. Come on. Aaaa, cholera. No jest tu dziad, jest. Demon gold. O. Nie widzisz mnie? Leciał. Pan nie odleciał. Ja pierdykam. Co za małpiszcze. O. Wyjdźmy sobie, jesteśmy w formie ducha, nie jest w stanie nas uderzyć aktualnie. Więc... Spróbujmy zobaczyć, gdzie tu jest jakaś skrzynka czy coś, żeby ograbić ten jego... To jego leże. Ja pierdzielę. A to była jedyna skrzynka, którą miałem? Nie, tu jest jeszcze jakaś. Co my tu mamy? A to tak ci ludlować nie będę, bez przesady, ale tych skrzynek jest to od cholery z jakimś ludem. Najbardziej to mi zależy szczerze na tym złocie. To złoto jest naprawdę bardzo fajne. I nie ma go. Bo odleciał. Dobra, odleciał. Zbieramy. Dawaj, szybko. Najszybciej jak się da, Bartek. Zbieraj całe złoto i uciekamy. A. Póki nie ma smoka, on może gdzieś śpi w jakiejś jamie czy coś. Albo gdzieś latać pok. Cholera. Dobra. Ty, nie ma go, ale gdzie on jest? On w nocy musi gdzieś uciekać stąd, na to wychodzi. No nic, lepiej dla mnie. Wyrobiliśmy leże smoka, więc jest dobrze. Już tu lata nade mną. Był jakiś dymek tylko. To. Chodź. Gdzie jesteś? Tam są szkielety od groma tych rzeczy, tu jest. Short cobblestone, nie wiem, czy to są rzeczy, które mi są potrzebne. Nie strzelaj do mnie, tylko gościu, proszę cię. O, to akurat jest mi potrzebne mocno. Dobra, te nitki możemy sobie prosić. G-Dirta też, Cole sobie wezmę. Wooden Planksy też mogę wyrzucić, to mogę wyrzucić. To szkło też zostawię. Więcej złota.
Słyszę gdzieś pająka, ale dobra, nieważne. W dupie z tym pająkiem! Skrzynka, a dobra, to jest ta, co ją wylądrowaliśmy już. To jest ogólnie jakiś w miarę słaby smok, z tego co wiem, ale... Dlaczego go nie ma w ciągu nocy tutaj? Tak jakby mnie spalił i uciekł stąd w ogóle. Gdzie jesteś, gnido? Słyszę cię. Dobra, i iron. Alchemistry, blaze powder, leather. To sobie zostawiamy, to tego nie potrzebuję aktualnie. Dobra, jesteśmy polutowani, całkiem nieźle. Cholera jasna. Jak z tym smokiem się uparać w ogóle? Tak jakbyśmy musieli chyba jakieś strzały porobić i próbować go wtedy dojechać, bo inaczej to nie ma sensu. O, ja pierdykam. Dobra, dobra, teleportacja do domu, teleportacja do domu. Retreat, retreat, retreat. Let's go. Okej. Dobra, mamy od groma gold nuggetów. Jestem ciekawy, czy w tej modyfikacji są zaimplementowane od razu lucky bloki. Jeżeli są, nie ma lucky bloków, więc będziemy mogli pomyśleć, żeby sobie te lucky bloki jakoś tutaj dobrać, ale będziemy mogli coś też z golda zrobić. Gold wydaje mi się, że może być całkiem niezły do przetapiania. Czy możemy iota zrobić z tego? Możemy, ale ten iot jest dosyć słaby, beznadziejnie słaby jest, więc nie będziemy chcieli z tego z golda robić. Golda sobie zostawimy w takim razie do jakichś innych rzeczy, które będą nam potrzebne, a to olejemy. Boże, jaki mam syf, będzie trzeba tutaj zrobić porządek mniej więcej. Cyk, 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 to możemy sobie wrzucić. Albo zrobimy inaczej. Zrobimy tak. Każdej zrobimy merge. Tam co się da, to się weźmie, a to co się nie da, to się nie weźmie. Dobra, już chyba więcej nie ma takich rzeczy, które mógłbym. Clay Legends, Iron Legends bierzemy, bo są dużo lepsze. Dużo bardziej wytrzymałe. I w sumie te beznadziejne rzeczy jakieś możemy sobie wsadzić do tej jednej ironowej skrzynki, bo czemu nie? Ten Iron Shawl jest całkiem fajny. Iron Legends. A to ja mam razy dwa te leginsy. Fajnie, kurde. Dobra, to sobie wrzucę. I tutaj nie będzie, bo tutaj też jakieś rzeczy takie podobne mam. To sobie wyjmę, bo też takie coś już miałem. Z tego co pamiętam. Albo i nie. Co to jest? Void Crystal. Void Crystal. Co ja mogę z tego zrobić? Zobaczmy, co możemy zrobić z Void Crystala. A, Void Giry. To są jakieś rzeczy już troszeczkę, w których jeszcze niestety nie możemy się zapatrywać. Wręcz kolektor, enerwator, to jest bardzo dużo rzeczy takich mocno skomplikowanych. Kiedyś będziemy pewnie robić jakieś porąbane rzeczy z tego. Ale teraz raczej nie mamy się czym przejmować. I słuchajcie, nie chcę was też zanudzać na odcinku tutaj robieniem jakichś podstawowych questów, więc pójdziemy sobie najzwyczajniej w świecie na przygodę. Skoro w tamtą stronę było leży smoka i zrobimy sobie tak, back, edit i sobie zmienimy tego defa na smoczysko, żeby wiedzieć, gdzie ten smok jest. Ewentualnie zaznaczymy sobie go. A zjedzmy kawałek tortu. A jeszcze jeden. I możemy iść na przygodę właśnie Soldified Experience. To jest bardzo fajna rzecz, ale ja nie chcę jej wywalić, bo ten Soldified Experience czasami się przydaje do niektórych craftingów, więc sobie to olejemy. Cyk, cyk, cyk. Pyk, 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 pyk. Tylko pasowałoby już nawet tego coala. Chociaż to w sumie powinno się przypalić tymi deskami, co mieliśmy tam na dole. Pyk. Mamy. 9 jedzonka. Dobra, super. Super, super, no. Ten ajet powinien nam starczyć, bo i tak nie mamy dużo lepszych rzeczy tutaj do wyciągnięcia, więc trochę lipka, ale... Oj, panie Czorzu, ty, are you want to fight with me, Are you easy boy. Peacock. Peacocka sobie zostawiamy też. Pójdźmy w tamtą stronę, jeszcze w ogóle... What the fuck are you doing, era? Co ty tu robisz? Ty wielki, gigantyczny slime! Ała! O nie, o nie, o nie, o nie. Skąd one się tu wzięły? Ja pierdykam, one nie powinny być pod ziemią przypadkiem. Uciekać. Dziady, śmierdząc. O, jeszcze się jakiś super ekstra rare. Ała. Okej, okej. Dobra. One się jakieś... O, super! O, to przyfarciłem. Jakieś jeszcze super ekstra mi się poryspiły. Zatruł mnie! O ty dziadu śmierdzący. Iron Hole, fajnie. Slime Bole. Jakieś Oscar Seedy. Spoko! Dobra, czas iść na drugą stronę. Idziemy tam. Dobra, jestem po drugiej stronie rzeki. Troszeczkę odszedłem od domu i słuchajcie, tutaj mamy kolejną... wiesz, to jest statek! Statek na bagnie?! To normalny wjeżdża statkiem na bagno, gościu. Co za bezsen.
totalny bezsens, ale możemy wejść. Statek piracki i smoki to to, co lubię. Lubię, no Boże, jak to wygląda. To ma... Okej, tam są zombie w środku. Dobrze, że mamy w miarę ogarnięty armor. Będziemy w stanie ich pokonać, przynajmniej mam taką nadzieję. Jestem ciekawy, czy to jakieś skarby będą. Halo? O, są, jak najbardziej. Uj, są biblioteczki, to jest bardzo ważna rzecz akurat. Ja biblioteczki sobie zbiorę jak najbardziej. I spawner szkieletów w tym miejscu. Blog of gold! My dude! Szkoda, że nie mogę go zebrać. Trochę lipa, ale okej. Czy ja mam jakieś... Mam pochodnie. Super, super. Sobie pochodnie to będę chciał postawić dookoła. Żeby te bolki się nie spawniły rzeczywiście. Kiedyś sobie tutaj jeszcze wrócimy. Na 100%. Weźmiemy go, przeoramy. Cyk, cyk. I cyk. Tu gdzieś jeszcze za biblioteczką pewnie będzie jeszcze jeden spawner, prawda? Oczywiście, że tak. A, wy się nie spawnicie, bo jest kurde dzień na szczęście i tyle tu słońca wpada, że nie jesteście w stanie się zespawnić. Ale jesteście głośno. Aaaa! Dobra, cyk. I nie możecie nic mi zrobić, dudes. Pięknie. A, skrzyneczki. No tak, Bartek. Uuu, last stand. Jakieś lepsze rzeczy. Boże, ale jesteście głośno. Shut up. Come on. Shut up. Shut up. Julia. Jeszcze trochę ciszej. Dobra, teraz powinno być git. Enori plate. Te platey są bardzo przydatne, słuchajcie. Jednego platea się robi special infused iron plate. Te platey mogą być naprawdę bardzo dobre. Chocolate cake i... To są fajne rzeczy. Stone bricks i iron barsy. Iron barsy mogą się przydać, więc sobie to ewentualnie wezmę. Co mamy tutaj? Platinum plate. Diamond! Pierwszy diament. Super. Bardzo fajnie. Fresh water. To możemy też zebrać. Te barsy też z powrotem. To jest dużo lepszy ten... szczerze luda, aniżeli mieliśmy na smoku. To jest też dziwne. Diamonds! Tak, pierwszy diament udało się zebrać. Ja bym bardzo chciał diamentowego Iota jakoś dorwać. Boję się, kurde, tutaj zejść na dół. Bo tam jest groma tych bolków i one, jak mnie dobrze przycisną, to będę w dupace. Troszeczkę. Zobaczmy jeszcze, co na dziobie samym. Na tak zwanym bocianim gnieździe. Czy my tu coś mamy? Powinna być jakaś skrzynka w nagrodę, że wszedłem. Nie ma, szkoda. Ale okej. Okay. O, kolender. Jestem ciekawy, jak tu będzie można jakieś expić, znaczy respić rzeczy. Może nie tyle co respić, co zdobywać w jakiś fajny sposób. Kurde, czy jest tu jakieś zejście obok was, panowie? O, ja pierdykam, ile tego tam jest. Ile tego tu jest? Cholera jasna. Dobra, bijcie się sami nawzajem, super. Sami się pokonują. To ja się sami wybijałem, naprawdę. Rare sprinting zombie tam wszystko ciśnie tak naprawdę. Ale jest tego ogrom. Polipka. O nie, jeden strzelający. O dobra, bijcie kolegę, dobrze, super. Tam skinął sobie szybko. Szkielet się zrespił. I szkielety też się tam respią. Próbujemy wam to troszeczkę rozjaśnić, żebyście nie byli w stanie... Ja pierdziele, przecież tu się nie wejdzie, nie ma szansy. Jakieś rzeczy leżą, jakaś esencja. Tego rare zombie będzie trzeba ścisnąć, bo to jest najgorsze tam. Oni sami mnie nie uderzają, mnie to, ja się bardziej sam o nich uderzam. To jest kurde problem. Dobra, spróbujmy to jakoś rozwalić w tę stronę. Block of Emerald! Co? Kurde, nie mogę tego... No to jest już... Dobra. Kurde, boję się, że jak tutaj rozwalę, to będę w tyłku trochę. Nie mam żadnych bloków zwykłych, żeby być jakoś w stanie się podkopać pod nich. Ale ten statek będzie trzeba cały rozebrać. O, no i tak jak myślałem właśnie. Tu będę w stanie zejść jakoś niżej. Jak postawię sobie klocek, to może coś tu wymyślimy. Cyk. Tylko, że jak postawię niżej, to będę już w tyłku. Hej, dobra, tu nie powinienem mieć problemu z zejściem niżej. Tu jest woda dopływająca, ale...
Weźmy sobie, zatomujmy. Pięknie. I mamy taką ekspiarkę troszeczkę. To jest ten zombie śmierdzący. O, what the hell. Dobra, jest ten rare pokonany. O! Zombie Hunter! O, jakieś questy zrobiłem. O, shit. O, shit, o, shit, o, shit, o, shit. Hoxtersy. O, Holender. Dobra, żebym tu nie padł tutaj, bo będzie naprawdę lipka. Kurde, że nie mam jakiejś... What the hell? Ty jesteś na mnie sfokusowany. Szkoda, że nie mam jakiejś broni, która by pozwalała mi bić parę podporów naraz. To by było całkiem przyjemne. Muszę przyznać. Najlepiej by było, jakbym sobie zszedł jeszcze niżej. W sumie ta jedna klatka to jest ta blokująca, więc... A ty dziadu wstrętny, mam cię! Dobra, podkopaliśmy się, udało się znaleźć jeden spawner. To cyk, od razu go blokujemy. Bra, bra. Dawaj tam esencję. Bo to jest idealne miejsce, kurde, żeby akurat ich zbierać. No i weźmy sobie, podkopmy się tutaj, z boczku. O, Holender, o, Holender, o, Holender. Damy radę tu jakoś sobie zatamować? Damy radę. No i powinniśmy... Ej, halo, o Boże, tutaj wleciało tyle wody, że... What the fuck? Skąd ta woda? Tu już nie powinno być tej wody. Jak ty leci? Tu jeszcze... Dobra, cyk. Teraz zatamowany. Siemaneczko, panowie. Kurde mać. No, halo, nie ma dopływu wody tutaj. Paduwa. Chodźcie, chodźcie. 42 życia? Co to jest za, kurde, wielki knur? Oj, dostaję to w ryło od jednego. To jest ten, co mnie uderza automatycznie chyba. Jestem ciekawy, czy jestem w stanie wylocić tutaj jakąś rzecz, która... byłaby mi w stanie też pomóc jakoś. Ten stonajot zaraz mi pęknie i będziemy w dupiu. To jest jedyny mój, prawda? Oczywiście, że tak. Ała, ała, dzięki mi. Dobra, słuchajcie, no nie ma co tu siedzieć aktualnie. Teraz nam mamy wszystko tu zrobione, co trzeba by było. O, cholera, jak się wystraszyłem. No ale nie, dobra, jest okej. Idziemy stąd, spadamy. Bo tu się zacznę stawić na górze, ale jestem w dupiu. O, cholipka. No dobra, trochę jest napięta sytuacja, no ale dobrze. Zwiedziliśmy dzisiaj dwie rzeczy, które były naprawdę bardzo spoko, mi się wydaje. Ten statek jest zarąbisty, jest naprawdę taką ekspiarką, że to szkoda gadać. Jestem w stanie wycisnąć troszeczkę lepszy z tego rzeczy, ale będzie trzeba tu troszeczkę posiedzieć, więc zapraszam jeszcze raz was bardzo serdecznie na live'a, który prowadzony jest najprawdopodobniej właśnie w tym momencie, jak to oglądacie. I co? No, do następnego odcineczka. Mam nadzieję, że mu się spodoba. Pamiętajcie, żeby zostawić taktyczną mapę w górę. Zapraszam was na Instagrama i na Facebooka. Siemano, trzymajcie się, pa pa.